Witam Państwa. Dzięki za pozytywne komentarze. Zgodnie z tym, o co Państwo proszą, przejdziemy do kolejnych elementów naszych wspólnych zajęć. Przesłałem Państwu przez dysk zestaw ekagramów, które musimy opanować, na nich się nauczyć kolejnych elementów prawidłowego opisu. W tym tutorialu nie będziemy omawiać prawidłowego EKG w aspekcie jego poszczególnych elementów. Muszą to Państwo zrobić sami na podstawie książek, które Państwo mają wymienione w sylabusie. Mogą to być dowolne atlasy. Zawsze to będzie i tak się opierać na tych samych elementach. Rozpoczynamy. Na pewno wszyscy Państwo poznają to, co widać na tym zdjęciu, czyli trójkąt Einhovena. Warto przypomnieć tą postać przy okazji opisu EKG, gdyż to on jako pierwszy opracował galwanometr, który był w stanie zapisać czynność elektryczną serca. I tak, odprowadzenie pierwsze między prawą kończyną górną a lewą kończyną górną jest odprowadzeniem, które patrzy od tej strony na serce. Odprowadzenie drugie między prawą kończyną górną a lewą dolną patrzy od tej strony na serce. Odprowadzenie trzecie od tej strony. Proszę przygotować sobie pierwszy zapis EKG, który Państwo mają przesłany. To ten i takim pierwszym podstawowym elementem, który musimy znaleźć na każdym EKG, to jaki jest rytm wiodący. Zaczynamy od szukania załamków P. Proszę na chwilę zapauzować, na swoich wydrukach zaznaczyć kilka załamków P. Tak jest. To są te tuż przed QRS-ami. Tutaj, 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 tutaj. To tuż, to dokładnie przy przesuwie 25 mm na sekundę między 3 a 5 małych kratek. Początek załamka P od początku załamka Q albo R. Czyli 120 do 200 milisekund. Żeby rozpoznać rytm zatokowy, musimy stwierdzić przynajmniej trzy po sobie następujące załamki P w częstotliwości między 60 a 100 razy na minutę. Dodatnie w odprowadzeniu drugim ujemne w odprowadzeniu AVR. Tak jak ma to miejsce tutaj. Ujemny, ujemny, ujemny. Jest oczywiście zestaw pozostałych kryteriów. Jeśli jednak Państwo zapamiętają te, to na początek wystarczy. Przechodzimy do ekagramu numer 2 i również szukamy załamków P. Czy Państwo takie znajdują? Proszę się przyglądnąć, nie pomylić załamków T. One występują za QRS-em z załamkami P. Dam Państwu jeszcze chwilę. Tak jest. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa znaleźli te załamki. Proszę się przyglądnąć. Jest najpierw załamek T i za nim załamek P. Załamek T i załamek P. Również bardzo wyraźnie widać to w prowadzeniach przedsercowych. Załamek T i załamek P. Jeśli Państwo policzą te małe kratki, o których była mowa wcześniej, to zauważą, że odstęp od początku załamka P do zespołu QRS wynosi znacznie więcej niż 5 małych kratek. Co to oznacza? Spowolnienie przewodzenia między przedsionkami a komorami. Czyli blok pierwszego stopnia. Mają Państwo taki osobny plik, w którym są załączone podpowiedzi do wszystkich ekagramów. W
pierwszym chodziło o zwrócenie uwagi na rytm zatokowy. W drugim szukamy bloku pierwszego stopnia. Przechodzimy do echogramu numer 3. Przechodzimy do trzeciego elektrokardiogramu. Szukamy zaułków P. Kto z Państwa je znalazł? Ok. Skoro już je mamy znalezione, to sprawdźmy, czy to są dokładnie te, które widzimy wszyscy tak samo. Tu jest jeden zaułek P. Tu drugi. No i tam trzeci. Jeden, drugi, trzeci. Tak? Dodatni w prowadzeniu drugim, ujemny w AVS-ie. Ujemny, ujemny, ujemny. Czy zauważają Państwo jeszcze jakąś inną dziwną sprawę? Należy wziąć teraz karteczkę i przyłożyć ją poniżej któregoś z odprowadzeń. Na niej zaznaczyć sobie załamki P. Czyli tak, tutaj zaznaczamy załamek P. Kolejny był tu. Kolejny tu. Tak, jeśli je przesuniemy, nadal się mniej więcej zgadza. Za to po tym zaułku P jest QRS, po tym zaułku P nie ma QRS-a. Po tym zaułku P jest. Teraz musimy sprawdzić, czy od początku zaułka P do QRS-a zawsze jest taki sam czas. Czyli ułożyłem kartkę na samym początku zaułka P, a tutaj zaznaczam QRS, tutaj nie ma, a tutaj, proszę zwrócić uwagę, jest QRS wcześniej niż kreska, którą zaznaczyłem. Co to oznacza? Że po wypadniętym zespole QRS, tego, którego tutaj nie ma, odstęp PQ jest najkrótszy, po czym się wydłuża. W kolejnych ewolucjach. Widzą Państwo, tu już jest o teraz i w następnym. Zawsze warto zwrócić uwagę, jak to jest w odprowadzeniu, które jest rejestrowane cały czas. Dość często na dole elektrokardiogramu jest odprowadzenie rejestrowane przez cały czas. I wtedy najprościej zauważyć zaburzenia rytmu. Czyli rozpoznajemy blok przedsionkowo-komorowy. No i tutaj są dwie nazwy. Albo Beckenbacha, albo drugiego stopnia Mobitza typu pierwszego. Przechodzimy do kolejnego elektrokardiogramu. Skan EKG numer 6. Odnajdujemy załamki P. Tu, 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 tu. Bez związku z zaułkami QRS rozpoznajemy blok trzeciego stopnia oraz QRS-y w dwóch różnych kierunkach, co wyjaśnimy wkrótce, ale w sumie zdradzimy tajemnicę. Jest to ekstrasystolia komorowa. Kolejne EKG. Szukamy zaułków P. Tak jest. Ci, co rozpoznali to jako zaułki P, to się pomylili, gdyż jest to fala F. Rozpoznajemy migotanie przedsionków bez zaułków P, ale jedna rzecz kompletnie nie pasuje do tego, co mówiłem nawet w tutorialu pierwszym, to miarowość rytmu. Jak to jest, że migotanie przedsionków ma miarowy rytm komór? To są takie możliwości, że jest odcięcie w łączu przedsionkowo-komorowym, czyli blok trzeciego stopnia i pojawia się zastępczy rytm, tak jak w tym przypadku.
o częstotliwości 53 na minutę. Jest jeszcze druga opcja, gdyby również kuresy były poszerzone i miarowe ponad 100 na minutę, nazwalibyśmy to wtedy częstoskurczem komorowym. Kolejne EKG. Szukamy załamków B. Tak jest, spostrzegawczy już dostrzegli, że są oznaczone szczałkami. Dość łatwo je zauważyć w takim układzie. Liczymy dwa załamki P, QRS, dwa załamki P, QRS. Rozpoznajemy rytm zatokowy z blokiem przedsionkowo-komorowym 2 do 1. Zwraca naszą uwagę poszerzony zespół QRS, który ma dość charakterystyczny wygląd. To znaczy, w odprowadzeniu pierwszym w AVL i V6 ma tak zwane uszy królika, które wraz z poszerzeniem zespołów QRS w tym charakterystycznym układzie dają obraz bloku lewej odnogi. Jest tu jeszcze jedna dodatkowa patologia. Państwo zauważą, odcinek ST jest uniesiony ponad 5 mm. Co nawet w przypadku bloku odnogi oznaczać może ostry zespół wieńcowy. Takiej pewności nie ma. Rozpoznanie należy potwierdzić odpowiednimi dalszymi badaniami, w tym badaniem pacjenta. Zależy, jakie ma objawy. EKG numer 10. Szukamy załamków P. Oczywiście daje się je dość łatwo znaleźć. Potwierdzamy rytm zatokowy z dobrym przewodzeniem przedsionkowo-komorowym, z prawidłową osią. Zauważamy nieprawidłowość zespołu QRS. Jest on poszerzony ponad 3 kratki i ma dość charakterystyczny wygląd w odprowadzeniu V1, V2, V3. Możemy rozpoznać blok prawej odnogi. Jak najprościej rozróżnić blok prawej od lewej odnogi po odprowadzeniu V1. Kiedyś na wykładzie, na którym byłem, pan Barold, Serge Barold, podał taką swoją własną regułę, że patrząc na odprowadzenie V1, jeśli ono jest dodatnie, to będzie to prawie na pewno na 90 kilka procent blok prawej odnogi. Jeśli patrzymy na V1 i jest tam QRS ujemny, to prawie na pewno to będzie blok lewej odnogi. Oczywiście w przypadku poszerzenia zespołu QRS i charakterystycznego wyglądu dajmy się łatwo nabrać, bo tego akurat nie ma w naszym tutorialu, ale dodatni QRS V1 równie dobrze może oznaczać często skurcz komorowy, tak jak to jest w tym przypadku. A można to rozpoznać po rozkojarzeniu przedsionkowo-komorowym, gdyż częstość rytmu komór wynosi tutaj 150, za to przedsionków 50 na minutę. Ale idziemy do naszego kolejnego ekogramu. Tym razem ekogram numer 11. Znajdujemy załamki P. Tu. Następnie zwracamy uwagę na to, że QRS jest poszerzony ponad 120 milisekund z charakterystycznym wyglądem w odprowadzeniu V1 i rozpoznajemy blok prawej odnogi pęczka Hissa. Przy okazji stwierdzamy wysoki załamek R ponad 11 mm w odprowadzeniu pierwszym, co daje rozpoznanie bloku przerostu lewej komory w obrazie bloku prawej odnogi pęczka Hissa. Innymi takimi sygnałami na przerost lewej komory byłby na przykład załamek S w odprowadzeniu V1 głębszy niż 2 mm, ale go akurat tutaj nie ma, albo wysoki 15 mm R w V6, którego też akurat nie ma. Jednak rozpoznajemy po odprowadzeniu pierwszym przerost.
No i najważniejsza sprawa. Od razu sobie przypominamy, jak wyznaczyć linię izoelektryczną między końcem zaułamka T a zaułamkiem P. Przebiegalnia izoelektryczna. I od razu zauważymy uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu trzecim AVS i drugim, więc nad ścianą dolną, oraz jeszcze zaburzenia odcinka ST nad ścianą przednią. Przechodzimy do EKG numer 12. Szukamy zaułamków P. Tutaj, tutaj, tutaj. Rozpoznajemy dodatnie w dwójce, ujemne w AVR-ze. Rozpoznajemy rytm zatokowy. Stwierdzamy nieprawidłowość zespołów QRS, to znaczy jego poszerzenie ponad 120 milisekund. Tak jak z tą główną naszą zasadą rozmawialiśmy chwilę temu, ujemne w V1, dodatni w V6, zazębiony, rozpoznajemy blok lewej odnogi pęczka Hissa. Tutaj ten QRS ma dodatkowe rzeczy, które zwracają uwagę. To jest duży załamek Q, którego właściwie nie powinno być w V6, ale też jest widoczny w V5 oraz zespoły QR w AVF-ie i w dwójce. Tutaj QR. To daje podejrzenie martwicy w bloku odnogi. No i jeszcze jest przerost. Przechodzimy do kolejnego EKG. Znowu szukamy zaułamków P. Damy chwilę tym, którzy przekładają stronę. Tak jest, to są zaułamki P. Cztery zaułamki P, jeden QRS. Rozpoznajemy. Zaułamki P są w częstotliwości 150 na minutę. Rozpoznajemy częstoskurcz przedsionkowy z blokiem przedsionkowo-komorowym 4 do 1. Oprócz tego stwierdzamy nieprawidłowość zespołów QRS z charakterystycznym plateau w odprowadzeniu V6. Tutaj dodatni V1 ujemny. Znowu rozpoznajemy blok lewej odnogi pęczka Hissa. Przechodzimy do kolejnego EKG, tym razem 14. Jak zwykle zaczynamy od tego samego. Szukamy zaułamków P. Tak jest znalezione, bardzo dobrze, bez korelacji z zespołami QRS. Co to oznacza? Blok trzeciego stopnia. Oprócz tego zwraca uwagę zaułamek Q nad ścianą dolną i przednią. Powiększenie i nieprawidłowości właściwie obu przedsionków stwierdzamy wysokie, poszerzone zaułamki P. Więc nieprawidłości lewego przedsionka, nieprawidłości prawego przedsionka, no i jeszcze bradykardia zatokowa uzupełnia rozpoznanie. Piękny, klasyczny przykład ostrego zespołu wieńcowego, ale idźmy po kolei. Szukamy jak zwykle na początku zaułamków P, które znajdujemy dodatnie w dwójce, ujemne w AVR-ze. Czas przewodzenia między przedsionkami a komorami prawidłowy. No i od razu, patrząc na QRS-y, spostrzegamy, że przechodzą wysoką falę Partiego nad ścianą przednią oraz nad ścianą dolną. Już nie taką wysoką, ale jednak również są uniesienia. O zawałach chyba zrobimy następnym razem. Tak jest. Proponuję zrobić na dzisiaj przerwę. I zrobimy niedokrwienia jeszcze raz w następnej części. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, nie dajcie się wirusom.